Jeżeli tak jak moja pacjentka, masz problem z obecnością długiego podbródka i chciałabyś się tego pozbyć, to zapraszam do mojego gabinetu. Mam swoje sposoby na redukcję objętości tkanki tłuszczowej w tym miejscu. Dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda taki zabieg. Te zabiegi, które teraz stosujemy, aby zredukować objętość tkanki tłuszczowej w drugim podbródku, możemy także stosować w przypadku poduszeczek Bichata.